Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie kochani w kolejnym odcinku nowej serii, oczywiście serii na mapie Zielonka, oczywiście no po wcześniejszych upadłych kurde save'ach, także no cóż, witam was kochani na Zielonce, tak jak obiecałem pierwszy odcinek już się pojawi, także serdecznie zapraszam do oglądania, no i cóż kochani. Na wstępie chciałbym bardzo też was przeprosić za jakość głosu chwilowo, ponieważ jestem ciut przeziębiony, a że nie ma filmu, to też postanowiłem tutaj kurczę troszkę coś ponagrywać. A więc tak, gospodarstwo mamy w ten sposób wybudowane, oczywiście dzięki tutaj za pomoc dla Lukiego Games, który mi podpowiadał co i jak zrobić, by ta seria była piękna. Tutaj mamy, proszę bardzo, obora z gnojowicą. Tak po części wam pokażę. Maszyn nie będę pokazywał jeszcze zbytnio, ale tutaj możecie widzieć talerzóweczkę, rozsiewacz, silosy, dom. No i cóż, kochani. Kurczę, dzisiaj zaczynamy od żniw. A seria jak się będzie nazywać? Oczywiście, że rozwojowe gospodarstwo rolne. A więc cóż, bez zbędnego przedłużania. Ja zasiadam do kombajnu i lecimy, słuchajcie, na pierwsze pole rzepaku. Czekajcie, może ja sobie przyciszę grę troszkę, żeby też tak, słuchajcie, głośno nie było. Więc cóż, mam nadzieję, że nowa seria się spodoba. Oczywiście za lagi serdecznie przepraszam. Serdecznie przepraszam was, ponieważ, no, mówię, wszystko jest nowe. Farming na nowo jest instalowany, także był. Więc no tutaj kurde problemy mogą być troszkę, że tak powiem, z tej strony, że musi się to wszystko zaczytać, nie? Także dobra. Nagrywam wam w nocy, kurde, także jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. Dobra. No, takie typowo rozwojowe, słuchajcie, gospodarstwo. Zaczynamy tutaj od Dejczwara. Pyk. Myślę, że sobie tempomacik damy na... Ale będzie głośno, już to widzę. Tak, żeby nie za głośno było. Kurde, ten Dejczwar, powiem wam... I no, naprawdę głośny jest. Mam nadzieję, że go tak słychać nie będzie. Więc lecimy sobie, słuchajcie, ze żniwami rzepaczku. Dzisiaj jakby w planie dwa pola do wykoszenia. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczę, czy to wszystko się chociaż nagrywa jak najbardziej. Także cóż, serie mi się wysypały przed tymi zmianami, no i kurde. Musiałem wymyślić coś nowego. Także seria właśnie będzie miała nazwę Postępowe Gospodarstwo Rolne, no i zobaczymy, jak to tutaj będzie wam się podobać. No, mapa z DLC Zielonka, każdy wie, każdy zna, a przynajmniej większość. Dobra, pyk. Zawijamy, no i sobie kosimy tym dojczwarkiem, nie? Dobra, tutaj oblecimy coś takiego. A może koguta zapalimy tutaj dla oporu. Także no mówię, jestem kurde ino przeziębiony trochę. Także sorry za jakieś tam kurde lagi czy coś. Za lagi i za przede wszystkim kurde ciąganie nosem, no bo masakra. No, ale nagrać trzeba, oczywiście, więc zabieramy się za to. Dobra, pyk. No, myślę, że długiego odcinka to dzisiaj nie będę robił, słuchajcie, dla was. No, z racji tego, jak ja się czuję, nie?
Już nie chodzi o to, że będą kurde krótkie odcinki czy coś, ale po prostu no masakrycznie się kurde czuję i po prostu nie chcę, wiecie, się nadwyrężać. Dobra, pyk. No, tak jak mówię, kurde, no, grypa dopadła niesamowicie. Ale kurde, ponagrywać trzeba. Panie majster. Dobra, pyk. Myślę, że jeden poprzecznik będzie gitarowo zrobiony. No mówię, jeszcze lagi są po prostu, bo świeżo save zbudowany, plus aktualizacje, co narobiły swoje. Więc tutaj nie ma co się absolutnie dziwić, ale damy radę, z czasem to się rozchodzi i nie będzie takich, wiecie, lagów, nie? No już nie ma zresztą. No, w tej chwili nagrywam wam na 60 FPS-ach, 53, 55, więc no, tragedii nie ma. Może jeszcze tylko kwestia ustawienia OBS-a, ale zobaczymy. Jak to też tutaj pójdzie, dobra, jedne pole będę miał położone. No głównie z takim startem tutaj zaczynam, powiem wam szczerze, że no, z takim dość dobrym startem, bo no, Dojczwarek, kurde boży, tutaj elegancko. Miał być inny kombajn, no ale Dojczwar to jest Dojczwar, musi być. Dojczwar musi być. No, także hula to to. Wy tego nie widzicie oczywiście FPS-ów, bo mam panel od NVIDII, no i mam przechwytywanie gry, a nie całego ekranu, więc tutaj ciężko będzie zobaczyć, no ale uwierzcie mi na słowo, jak to się mówi. Mam te 60 klatek, to jest, nie? Więc tutaj dzisiaj takie bardziej rozpoznanie, rozeznanie, rozpoczęcie tej nowej serii, tak, kurde, bo tak jak mówię, nie chcę. Nie chcę na razie się przemęczać, no ale cóż, seryjka Boża będzie. Mam nadzieję tylko właśnie, że wam się co nieco spodoba tutaj. Na tej zielonce. Także no kurde, nazwa serii też myślę fajna. Dobra, jedne pole będę miał. Słuchajcie, wykoszone, no intro udało mi się zrobić już tak na szybkości, może to nie jest jakieś, wiecie, takie kurde wypasione intro, bo nie powiem, jestem w stanie lepiej zrobić to, ale na chwilę obecną jest ok. Wiadomo, z czasem będziemy, słuchajcie, zmieniać, więc to jest wszystko do ogarnięcia. Także no lepiej jak nie było nic, kurde, no tamtych save'ów niestety, no już nie odbuduję, kurde, za dużo, to wiecie, ogarniania, nie? Po prostu na przyszłość wiem, że trzeba robić, kurde, kopię zapasową. Dobra, i wiecie co, polecimy sobie zaraz po Dojczwara, tak myślę, kolejnego. Dzisiaj fajne zestawy ogólnie, przyczepa Forsnit, właśnie Dojczwarek Boży. Tutaj jeden, jaki ciągnik. Przyczepo zaraz podjedziemy. Możemy sobie rurę wystawić. Bo widzę, że nawet mamy. Widzę, że nawet mamy, słuchajcie, zbiornik. Dobra. No, tutaj jak widzicie, mamy sobie stawik. Elegancko nawet. Nawet mamy sobie, kurde, odrzewka, ławeczkę. Możemy sobie przed domem tutaj wyjść. Elegancko posiedzieć, dobra, ale dziś nie o tym, słuchajcie, bo dzisiaj muszę maszynę palić. Dobra, ciągnik, panie, ciągnik. Dobra, pyk. No i ciśniemy, by sypać przyczepę, no, zestawik o taki o.
No jak widzicie, Deutschwag od drugiego był kupiony i przepadł, jak to mówią. Ale piękne zestawy, pa pa pa. Wiecie co, aż sobie foła nastawię i kurde, chyba pstryknę zdjęcie na miniaturkę, bo takiej okazji to ja nie będę miał. Jarek, szybko, rób pan. Dobra, cyk, czekajcie. Opsaj. Dobra, już wam tutaj nie zanudzam. No. Tylko lecimy, kurde, kolejne pole kosić. Teraz tego zgasimy. No, gdzieś taki mówię, rozkojarzony jestem, bo... Wiecie, jak jest to, jak się człowiek przeziębi, no to niestety, kurde, ale nic na siłę nie zrobimy. O, i dobra, i ciśniemy dalej. O, tutaj przejedziemy przez rów. O, to, to. Nie chce mi się naokoło, wiecie, kurde, jeździć. Jak to nie mam dostępu? Czekajcie. Kurde, wydaje mi się, że kupywałem te pole. A, tutti. Dobra. Aha, jeszcze najważniejsze, słuchajcie, zapomniałem kasy ustawić. Zaczynamy od 30 tysięcy, bo tutaj kurwa, że tak powiem, no, co nieco się porobiło. Dokładnie, dobra. Tak jak mówię, no sorry za te rozkojarzenie, ale po prostu no, nie mam co nagrać, więc no muszę to już nagrywać. Ale to jest takie, wiecie, postępowe gospodarstwo rolne, czyli tutaj no większość rzeczy na pewno na odcinku będziecie widzieć. Dobra, pomyliłem pola po prostu, kurde, pojechałem tam kosić, a zapomniałem, że tutaj jest ten kawałek do wykoszenia, nie? Że to po tej stronie pole. No, także już wszystko ogarnięte. No, niektórzy może zauważyli, że kurwa, panie, skąd pan tyle pieniędzy ma? Ale nic, to mówię, drobne błędy muszą być, się zdarzyć. Już nie będę po prostu tego cofał, czy od nowa nagrywał, bo już, kurde, mówię, późna godzina, że tak powiem i... Nie chce mi się nawet. Ale no mówię, no kurde, rozwojówka pełną gębą będzie, tak? 30 tysięcy na start, no planowane było. Co tutaj dalej zrobimy, to zobaczymy. Wy będziecie oceniać, wy będziecie widzieć. Kurde, masakra z tym katrem. Tak mnie lubię, kurde, przeziębiony nagrywać, że... Że to jest masakra. No i ciekawe, będzie tutaj zbiornik? Chyba jo. Także takie poletka też małe. No wiadomo, z czasem je będę powiększał, dokupywał, łączył, tak. W ten sposób, więc no, myślę, że będzie gitarowo. No, mam nadzieję, że mnie nie zwyzywacie za tą kasę na koncie, bo tak kurde troszkę napluję sobie w brodę, że tego przed odcinkiem nie ogarnąłem. Ale no, kurde, już jest git. Tak jak mówię, tutaj na tej serii będę chciał ogarnąć, takie, wiecie, właśnie typowe błędy, których na przykład nie ogarnę przed odcinkiem, to też będzie taka okazja, że wy po prostu to zobaczycie, że faktycznie Jarek zrobił błąd, Jarek naprawił, zrobił tak, jak powinno być, więc no, mam nadzieję, że
że wam się spodoba. No, cykniemy sobie fotkę. Dobra, może nawigacja troszkę do lewej. No, nie chcę tutaj szaleć z tym B4, bo też tak, kurde... Wiecie, to wszystko nowe jest, nie? Znaczy nowe, używane nowe. Nowe, stare, o. No tak. No i cóż, kochani, prawdopodobnie te pole skosimy, 15 minuta odcinka, więc jak się uda te poletko wykosić, to jeszcze sobie może pszeniczkę ogarniemy, bo tam mamy w oddali, też jest nasz kawałek. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Jak nam oczywiście czas pozwoli. Ze zwierząt na razie nic nie hoduje. Tutaj tradycyjnie, myślę, polecę sobie z małymi cielakami, typu jakieś byki, czy tam jałówki, czy coś, nie? Więc tak to będzie wyglądało. Czy dobrze, czy źle? Myślę, że dobrze, bo tak, skoro takie, no, rozwojowe gospodarstwo rolne, no to... To jest git, no. Ja powiedziałem rozwojowe czy postępowe gospodarstwo rolne? Nie, chyba rozwojowe na początku. Także no... Tutaj wiecie, pierwszy odcinek, no to kurde, z serii, wiadomo, na szybkości robiony, więc... nie ma co się też dziwić, że... takie błędy, a nie inne są. No. Troszkę, kurde, zachwaszczone te pole. No i szczerze... Łyźwa by tutaj coś ogarnął, no ale zobaczymy. Na pewno trzeba będzie wapno zastosować. To prawda, jeszcze nie mam tutaj precyzyjnego rolnictwa wgranego, ale będę miał. Sobie zaznaczymy w modach. Mamy połowę zbiornika. Zobaczymy, ile też nakosimy tego rzepaku, nie? Bo, kurde, no rzepak to jednak wiecie, no. Tradycyjnie, że tak powiem, jest droższy, więc liczę tutaj na jakąś dobrą, kurde, na jakąś dobrą, wiecie, pensję, nie? Oczywiście usługi też będziemy robić w żniwach, także to nie jest pierwszy odcinek, słuchajcie, żniw. Na pewno tutaj będę dużo usług robił, zarabiał pieniędzy, tak, bo no na tych moich poletkach to wiecie, no co tutaj, kurde, to tak naprawdę to by zrobił, kurde, jakoś czwórko czy szóstko, nie? No ale szóstkę to też mam, kurde, i czwórkę, także mamy trzy ciągniki, słuchajcie, na gospodarstwie, więc myślę, że jest gitarowo. No, Deutschwag M2680, także oparowy zestaw, myślę. Także zapraszam do ogólnie do oglądania, do ocenienia serii, do ocenienia przede wszystkim intra, bo intro, no takie, jakie w miarę możliwości udało mi się zrobić tych paru ujęć, to wiecie, no zrobiłem, nie no. Także cóż, dobra, 18 minuta mamy odcinka, także jeszcze tutaj, kurde, myślę nad jednym tym przejazdem i będziemy sypać. Jedziemy oczywiście na pole z pszenicą. Dobra, cyk. Myślę, że tak jak kliknę, to będzie dobrze. Ole, kurde, piękny potwór na polu, pyk. Dobra. Dobra, nagrywa, nagrywa. Elegancko. 20 minutka. Dobra, jedziemy. Jedziemy sypać. Słuchajcie, zobaczymy, ile mamy ton. Jak to się mówi, tonażu. No i no, pan truje tutaj.
Dobra, wysypiemy sobie ten zbiornik. No i tak jak mówię, no co nieco tutaj, kurde, będziemy naprawiać na odcinku też, także przygód, ojej, myślę, że będzie sporo. Dobra. Jak tutaj wszystko pracuje? A, tutaj widzę paski ponapinane, jeszcze sobie, słuchajcie, zobaczę, tak wiecie, kątem oka, nie, jak to tutaj wszystko wychodzi, bo nieraz jest tak, że później będzie lipa. Dobra, zamykamy. O, pyk. Tutaj na górę wszystko jest dobra. Ciśniemy na pole z pszenicą, oczywiście sieczkarnię składam. Sieczkarnię składam, także no, zobaczymy, jak to też będzie z głosem nagrane. Czy będzie dobrze, czy po prostu nie będzie dobrze. No i jutro zobaczymy też, kurde, zobaczycie w sumie. Jutro zobaczycie, kurde, kolejny odcinek też z nowej serii, jeśli mi się uda nagrać, bo nie wiem, czy mi się po prostu uda. O, ale tutaj, kurde, błotnista droga, słuchajcie, dobra. O Jezus, co to tutaj tak, kurde? Odrzuca mnie co nieco. Panie, coś pan narobił. No, gospodarstwo ogólnie jest wybudowane na polu numer 1, 2, 3, 4. Nie. No tak, dobrze mówię. Jakby ktoś pytał, bo nieraz zdarzają się, że przypadki, że po prostu widzowie pytają, panie, na jakim polu gospo? No to mówię, panie, tutti, tutti. No tutaj oczywiście już pole jest nasze. Nieco chyba nawet, słuchajcie, dłuższe. Ole, piękna słoma i kurde kurz, ja cię pierdzielę. Nie no, czuć ten klimat, słuchajcie, te shaderki plus tutaj to wszystko, oświetlenie, tak, naprawdę miodzio. Tak mi się podoba ta seryjka, że chyba zostaniemy tutaj, słuchajcie, na dłużej. No, Jarek, kurde, coś ty narobił. No co, no co. DLC stracił, te, mówię, save'y stracił, to musiał DLC kupić, żeby, kurde, mieć na jakiej mapie grać, no. Tak to było. Dobra, tutaj może 8 nawet pojedziemy. Żeby też tak nie za szybko. A, kurde, Deutschfahrt, to jest to. Kurwa, lagi. Tak jak mówię, no lagi jeszcze będą, nie? Ale myślę, że aż tak nie będziecie tego odczuwać z czasem. No wiadomo, to tutaj drugie czy trzecie odpalenie save'a, tak? Musicie wszystko, wiadomo, zaczytać, zategować tam, co nie, także będzie chłodzić. Zobaczę sobie wgląd FPS-ów. No, troszkę tutaj spadają nam. Ale nie jakoś drastycznie. Dobra, pyk. Uczemy sobie ten kawałek. Także no mówię, kurde, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się filmik podoba. No i dla tych, co jeszcze nie napisali, albo napisali komentarz, właśnie, panie, skąd tyle kasy, to mówię, tutaj będzie ta seria polegać na tym, że właśnie na takich, kurde, sprawach będziemy zwracać uwagę, będziemy to korygować, no bo nieraz się po prostu zdarzy, wiecie, to, że tak jak na starych seriach było, że o, żem zapomniał tam, nie wiem, kurde, czegoś zrobić, nie? I po prostu wtedy, no co? Film do bana i, kurde, na nowo nagrywać. A też wcale bym tak nie chciał, nie?
Także tutaj będę miał kupę pomysłów, ale ściernisko fajnie wygląda, nie? Mówię, mówię. O, kurde, ten. Dajczwar ma co robić. Widzę. O, kurde, ale tutaj mam tych. Pa, pa, pa. A co tutaj się robi? Tutaj to nie wiem, co się robi, ale... Ej, ale mam tych, kurde... Patrzcie. Na przykład sobie mogę... coś tu podnosić i opuszczać. Nieźle to wygląda. Zapalić sobie mogę, o... Tutaj widzę jakiś... kluczyk jest. Ej, kurde, zarąbista sprawa. Nie, to tutaj chyba się odpala, nie? O. Ale bogaty ten Deutschwab jest. Ejś, kurwa, wstecznej, no. Panie się tu bawisz, kurde, a tam sypać trzeba, panie. Dobra. Damy. O, dymka puścił. Jedziemy. Przyczepą. Mówię, jeszcze dźwięki skoryguję, nie? Także jak tam słyszycie nieco może ciszej czy gorzej, to bardzo was też przepraszam, ale mówię, ogarnima. To mówię, to jest pierwsze tutaj odpalenie wszystkiego. Rzepaku, ile mamy ton, Jarek, miałeś powiedzieć widzom. No dobra, już mówię, mamy, słuchajcie, 6 ton 480, 418, przepraszam, kilogramów. Dobra, żmijkę sobie złożymy, bo widzę, że można. No i cóż, jak my to wysypiemy, chyba standardowo, tak o jakoś, no bo tutaj nie ma się jak takiego koryta, nie? Typu, wiecie, że się tutaj, kurde, podjeżdża tak na całą płaszczyznę przyczepy. Bogi, natłoki. No i z niczego mamy, słuchajcie, pół godziny odcineczka, także ja tutaj już zaraz będę kończył, bo jeszcze muszę zmontować kolejny nagrać, kurde, jeszcze wszystko i zmontować w sumie kolejny film dla was. Także no, roboty kupę. Roboty kupę, bo kolejna seryjka się szykuje też, taka w miarę dobra. Czekajcie, ja tylko się zmutuję, żeby się, kurde, nosa wydmuchać, bo masakra. Dobra, cyk. Odpalamy. Kurde, Jarek, trzeba było odpocząć, a nie nagrywać. A tam, wiecie. Kurde, aż tak głośno słychać? No nie wiem, nie wiem. Kurde, będę musiał sprawdzić ten odcinek. No ale mówię, jeżeli będzie coś za głośno, to was bardzo przepraszam. Ale śmiało, możecie napisać o tym w komentarzu. Jak coś, to się tam nie pogniewam. Jak zwrócicie uwagę i napiszecie, Jarek, za głośno jest film. Znaczy w sensie granie, czy tam nie wiem, no. Jarek, ty jesteś za głośno. Kurde, ja to muszę być głośno. Dobra, pyk, lecimy z kolejnym przyjazdem. No i mamy, kurde, tutaj 29 minutkę, także oporowo, fajnie. Bardzo mnie to też, kurde, cieszy. No, słomę oczywiście zabierzemy, jakby nie było. Nie wiem, słuchajcie, czy zbierającą przyczepą, czy jakąś, czy z prasą, zobaczymy. A, dobra, maszyn wam nie pokażę, bo, kurde, no, wiadomo o co chodzi. Ale tutaj ten Deutschwag z tym Deutschwagem ciągnikiem naprawdę, kurczę, robotę robi fajną. Jarek, opór włącz. Dobra, no, włączam.
Także kurde, luksus będzie, mówię, jeszcze tylko to zmontować. Między innymi, no i na YouTube. No, miał być też jeszcze odcinek tam z odwiedzin u Lukiego Games, także no zobaczymy, kurde, słuchajcie. W sumie, no mówię, miałem, kurde, nagrywać, nie? No i nagrałem w sumie, ale jak kuźwa się wysypał ten. Się wysypał, kurde, save i dysk zarazem, no to jak to się mówi, jak wszystko, to wszystko, nie? Cóż na to poradzimy, kochani moi widzowie. Dobra. Myślę, że z dwa poprzeczniaki tutaj wystarczą. Trzeciego nie będę robił. Ach, co za klimat. Kurde. Luks, panie majster. O ty, dziadu ty. Czekajcie, Alt-W. O. Nie wiem, czemu mi się to pierdzieli. Chyba będę musiał jeszcze coś... no, jak to się mówi? Coś tam pomyśleć, co nie w klawiszach. Klawiszologii, Jarek. No, w przypisywaniu. Ale to mówię, tutaj to jest, kurde, pierwszy odcinek z tej serii, także wszystko się może zdarzyć, gdy dojdź par pełen marzeń. Żniwa, znowu są żniwa, ale kurde, opa. Nie mogę się oprzeć zdjęciom, nie? Mówię. Żeby coś tutaj... stawić wam co nieco. O kurde, tutaj powiem wam, że będzie więcej niż dwa zbiorniki, więc pszenicy będzie sporo. Pszenicy będzie sporo, także rozkładamy rułę i jadimy. Dobra, Jarek, podjedź ty. Dobra, podjadę. A, kurde, lubię przy odpalaniu, jak on tak dyma puszcza, nie? Dojdź, to jest maszyna. Upsaj, wskakujemy do kombajnu. No, przyczepa Forksznit, myślę, że w takiej konfiguracji wam się bardzo podoba. Liczę oczywiście na to. Więc no, zobaczymy, pani. Zobaczymy. Dobra, pyk. I ciśniemy dalej z pszenicą. Także pola, mówię, tutaj pola poogarniamy. I będzie gitarowo. Jarek marchewki byś jakieś posadził czy coś. No, powiem wam szczerze, że kurde, pójdziemy w marchewki, tylko z czasem, nie? Dobra, pyk. Może kurde i sobie pouprawiamy, bo naprawdę marchew, kurcze, fajne zajęcie, tak sobie wiecie, jakoś czwórko czy szóstko pokopać, nie, jakimś takim fajnym sprzęcikiem, kombajnem czy coś. No tutaj w sumie no są jakieś tutaj do warzyw, nie, ale no czy to jest kurde dobre? No tutaj trzeba byłoby we dwóch jeździć, nie, tym ja na przykład. Lepsik, o kurde. Także sorry. I dziękuję, jak ktoś tam życzy mi na zdrowie. Ale no. To jest wszystko tego wina, że kurde, żem się przeziębił. Dobra. O kurde, pany. 40 minut odcinka będzie. Halo. Kurde, ja nie chciał. I trzy pole żeśmy położyli. No fajny wynik. Fajny wynik, nie powiem.
Więc no kurde, tutaj dzieje się oporowo, całodobowo. A może akurat nie będziemy mieli kurde 40, ale coś koło 40 na pewno będzie. No, też jestem ciekawy, jak wy tą kurde serię przyjmiecie, nie? Wiecie, no dla mnie to by kurde, ja bym tu grał, nie? Dla mnie to jest naprawdę klimat. Klimat jest po prostu nieziemski. O. I dobra, pyk. Także robimy, słuchajcie, ostatni przejazd i padamy. Jarek, a powiesz widzom ile ton żeś nakosił? No pewnie, kurde. Powiemy dla widza. Kurde, z moim gardłem masakra, no. Muszę się nawodnić. Jarek, wypij coś, wypiję. Nie no, powiem wam, kurde, humor mi dopisuje naprawdę, mimo że jestem przeziębiony, to humor mi dopisuje, bo no kurde, jak to się mówi, morda się cieszy, jak się widzi takie klimaty na polu, nie? Kurde. No, kurde, Jarek, szacun, że ogarnęłeś intro od razu do serii, a nie tam z partyzanta odcinek wstawiasz. Nie no, wiecie, kurde, już się przyzwyczaiłem do tego, że intro musi być, słuchajcie, niezależnie co się stanie. No, kilka prac, wiadomo, kilka ujęć z pracami polnymi robię przed, jakby, czyli też to intro będzie zapowiadać, co się będzie dalej działo, nie? Także no tutaj zobaczycie sami zresztą, no, ocenicie. No, pszeniczkę mam też położoną. Więc luksus, zaraz słuchajcie sobie, wysypiemy kombajn i zakończymy Boży odcinek. O. Także wszystko mamy już praktycznie pokoszone. Od A do N. Wszystkie pola, które trzeba było skosić. Dobra, pyk. Wyłączamy kombajn, rozkładamy rurę. Jak to wy mówicie, rurę? Czy tam. Tam jak zwał, tak zwał. No i cóż, kochani, kurde, 40 minut zleciało, powiem wam. Nieraz mi się na tamtych seriach co nie dłużyło, a tutaj zleciało jak jeden dzień. No, jeszcze sojkę mamy tutaj, proszę bardzo, w późniejszym terminie do wykoszenia. Także cóż, ja się z wami żegnam z tym widokiem, kochani. Mam nadzieję, że wam się seryjka spodobała, że będziecie ją oglądać miło i ochoczo. A więc cóż, zostawcie jeszcze raz, mówię, łapkę w górę, jeśli się podoba, subika na kanale, komentarz. Ja się z wami już żegnam, także siemaneczko, do następnego strzałeczka, cześć!